Warszawy. Zwierzęta towarzyszyły mi, odkąd tylko pamiętam. I już w dzieciństwie zdecydowałam, że w przyszłości zostanę lekarzem weterynarii. Zawsze fascynowały mnie dzikie zwierzęta, w szczególności te zamieszkujące Afrykę. Marzyłam o możliwości obserwowania ich z bliska i pracy z nimi. Rok temu moje marzenie się spełniło i odbyłam miesięczny staż w rezerwacie dzikich zwierząt w RPA. A zresztą sami zobaczcie. Przede wszystkim dowiedziałam się, jak ważna jest ochrona dzikich zwierząt i walka o przeżycie zagrożonych gatunków. Czy wiecie, że z rąk kłusowników dziennie ginie średnio 96 słoni i 3 nosorożce? A według aktualnych prognoz w 2021 roku zginie ostatni dziki nosorożec? Czasu mamy coraz mniej. Dlatego postanowiłam aktywnie włączyć się w walkę o przetrwanie zagrożonych gatunków afrykańskich zwierząt. Odkąd wróciłam z Afryki, uświadamiam ludzi, jak poważny jest to problem. Moje działania polegają m.in. na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, bo to od nich zależy przyszłość naszej planety. Ponadto, by dotrzeć do szerszego grona odbiorców, piszę różnego rodzaju artykuły oraz występuję w audycjach radiowych i telewizyjnych. Edukowanie innych to jednak nie wszystko. Niezbędna jest również bezpośrednia pomoc na miejscu. Dlatego w przyszłym roku ponownie wybieram się do Afryki, by pracować z tamtejszymi weterynarzami. Przez 2 miesiące będę opiekować się podopiecznymi ośrodka rehabilitacyjnego w Namibii oraz osieroconymi nosorożcami w RPA, których rodzice zginęli z rąk kłusowników. Przyłączcie się do mnie i wspólnie zawalczmy o zagrożone afrykańskie gatunki. Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się wygrać tę walkę. Wait.